Niecodzienny sposób na spędzenie wakacji miał Michał Bilski, harcerz z pierwszej łukowskiej drużyny harcerzy Młody Las ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mając 20 zł w kieszeni, musiał w ciągu 36 godzin dotrzeć z Łukowa do Zakopanego, a następnie do Gdańska. To było zadanie do wykonania na następny stopień, czyli harcerz Orli. I miałem za zadanie w ciągu 36 godzin dostać się na Gubałówkę i wykąpać się w morzu. Na to miałem do wydania 10 zł przed wyjazdem i 10 zł w trakcie wyjazdu. Wyruszyłem o 7 na początku na ulicy Jadzińskiej w kierunku Lublina, potem Rzeszów, Kraków, Zakopane, z Zakopanego do Krakowa z powrotem, potem Gliwice, już tutaj w kierunku Łodzi też do Gdańska. Całą trasę obliczyłem, że miałem 20 różnych środków transportu. W tym były tiry, osobówki, dostawczaki, autobusy miejskie, autobusy podmiejskie i tramwaj. Ludzie byli bardzo zdziwieni, przerażeni trochę moją wyprawą. Raczej tego nie rozumieli. Było takim szokiem, ale stwierdzili, że okej, to ci pomożemy. I właśnie wiele miałem takich sytuacji, że poświęcali swój czas i pieniądze i w sumie czasami dużo rzeczy na to, żeby mi pomóc. To było miłe w sumie, że się dopytywali i że chcieli coś wiedzieć o mnie i ja też mogę z nimi wtedy porozmawiać. Przed samym Zakopanem, gdy właśnie złapałem stopa i gdy pan usłyszał całą historię moją i co robię, dokąd jadę, czyli cała jagółka poleciała, właśnie zapytał się mnie, czy jaki sposób muszę dostać na Gubałówkę, czy muszę wejść, czy mogę pojechać samochodem, busem i tak dalej. No to właśnie wyjaśniłem, że mam tylko 10 zł i że raczej na autobus ani na kolejkę mnie nie stać. No to pan stwierdził, że może mnie podwieźć na tą Gubałówkę. Ucieszyłem się bardzo, bo stwierdziłem, że to jest dużo czasu zyskam w ten sposób, bo się strasznie bałem, że nie dojdę do wieczora, nie wyjdę na Gubałówkę i utknę po prostu w Zakopanem w nocy. I dlatego właśnie jakoś starałem się bardzo szybko dojechać do Zakopanego. I właśnie podwiózł mnie na Gubałówkę i jeszcze mnie odwiózł w miejsce, w którym stałem, żebym już coś łapał z powrotem do Gdańska. A o której kąpałeś się w morzu? O 13. Udało ci się w krótszym czasie niż zaplanowałeś, a powiedz mi, na co wydałeś te 10 zł przed podróżą i 10 zł w trakcie podróży i czy została reszta? Została reszta, dosyć spora. Wydałem przed podróżą na jedzenie i na picie, na wodę, a w trakcie wydałem na wodę i na bilety podmiejskie w Gdańsku. No, jestem bardzo zadowolony i się cieszę z tego. Znaczy, na początku bardzo źle do tego podchodziłem i stwierdziłem, że mi się nie uda. Miejsce było takie, no dobra, spróbuję, ale wątpię. Ale jak już byłem z Zakopanem, to już uwierzyłem i stwierdziłem, że damy radę i już wtedy byłem zadowolony z siebie, że mi się uda i się udało. Drużyną, w której jest Michał Bilski, kieruje Piotr Markowski, a ich opiekunem jest Piotr Giczela. Drużyna Młody Las będzie w przyszłym roku obchodziła 30-lecie swojej działalności. Aby dobrze uczcić ten jubileusz, harcerze chcą odnowić swoją harcówkę. Można ich wesprzeć finansowo poprzez portal pomagamy.pl/remontharcówki.